Elo, elo, siemandero, z tej strony Drover, witam was w nowej gierce, czyli Mining Simulator 2, jest. Zamierzam nowe odcinki w lipcu, ale no, gramy, jest 2 czerwca, dzisiaj mamy i ta gra jest tak naprawdę świeżo upieczona, dosłownie nówka sztuka. Jest to w sumie druga część Mining Simulator 1, które było świetną grą, aczkolwiek nie grałem. No a zobaczymy, co to jest 2. Dobra, tu mamy coś na sell, okej, tu mamy shop, w którym byliśmy sekundę temu, tu mamy nasze jajeczka tak zwane, które możemy kilofy, chyba nie, co to pety? Czy nie grałem, tak w sumie szczerze nie powiem. No ale zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Okej, tu mamy forge. Czy ja mogę jakieś benefity? No nie mogę. Co, idziemy kopać? Chyba będzie trzeba kopać po prostu, let's go. Aha, to jest coś w tym stylu, ja mam 5 backpacka. Naprawdę, aż tak słaby mam plecak. No okej, plecak jest bardzo słaby. Co my tu jeszcze mamy ogólnie? Tu możemy się chyba tepać na respa. Itemy mamy swoje. Bardzo mały plecak mamy, to mi bardzo boli. Pecików niestety w ogóle nawet nie mam. Musimy iść zaraz jakieś pootwierać, ale póki co. Ile nas to kosztuje w ogóle? Robuxów, Dragon Egg. Ale kozacko wygląda. No ale póki co musimy kopać. Ciekawe, ile możemy mieć. 5 rzeczy w ekwipunku max. Let's go. Wykopmy je. Na przykład, nie wiem, niech będzie stołnik nawet. Taki Minecraft troszeczkę wychodzi na to. Teraz tak, upgrade. Ile nas kosztuje upgrade? Backpacka, tak? Ile nas to kosztuje? 15 golda. Spoko, nie jest to drogie. Idziemy sprzedać aktualnie. Mamy 5. Mamy już 9. Dobra, myślę, że dirta to jest not warp. W ogóle kopać. Musimy stone nakopać. Chociaż stone to jest, kurczę, za dolca? To jest coś nie tak. O, i tu mamy, kurczę. Mamy fajne rzeczy. Mamy tu węgiel, który jest dużo warty. Naprawdę dużo. No i dobra, i oczywiście idziemy selnąć to. Idziemy na pewno nasz backpack kupić, bo jest strasznie słaby z tego, co widzimy. 15, daj mi to. Mamy 10 slotów. Teraz no i możemy iść do kopalni naszej. Tu na dole ktoś zszedł. I co my tu w ogóle na dole będziemy mieli? Wow! Poszliśmy do innej w ogóle krainy. Mamy tu chesta naszego. Bierzemy. Co dostaliśmy gratisie? Chyba nic. Tu wracamy. Kurczę, co ja zrobiłem? Czemu ja wróciłem? Myślę, żeby chyba na tej na razie mapie pozbierać, bo i tak nic nie ma takiego wartościowego. Więc troszkę sobie pozbieramy na pewno. Backpack. Halo, halo, daj mi stone'a. Co my tu dalej mamy? Stone, kurczę, słabo na razie, ale no to początki, zawsze początki są słabsze. Ale w ogóle zauważyłem, że dirta już się bardziej opłaca niż tego stone'a, bo stone jest, kurczę, 3 razy dłużej się kopie, a jest to samo wartość. Więc idziemy selnąć to oczywiście. Na pewno jak selniemy, 27, myślę, że może nas stać na jakieś kilo, zobaczymy. No, 35, to już drożej. Ile kosztuje tu najdroższa rzecz aktualnie? Nie wiem, czy to jest najdroższa serwie. Wow, 3500 robuxów, no nie, 500 robuxów również nie. 10 tysięcy. 10 tysięcy jest osiągalne dzisiaj. Na tym świecie przynajmniej. Dobra, tu mamy jakiś świat też, ale czemu to jest dalej warte 1? Czy ja muszę to naprawdę ulepszyć? Nie no, tyle to mi się na pewno nie chce kopać za 1. To nie jest warte nawet. Nie, idziemy na pierwszy świat. Tu nie ma co. Tu nawet na razie nie wchodzimy. Idziemy sobie tu pokopać, ponieważ tu leci szybko, fajnie, przynajmniej na tym kill-offie. Jak będziemy mieć lepszy kill-off, to na pewno tam pójdziemy. Jakiś na przykład na trzecim levelu kill-off, coś w tym stylu, bo na tym drugim też myślę, że będzie to średnie. No i nie chcesz lecieć, a musisz. Spadasz w dziurę i musisz. To mnie troszkę wkurza. Jest 108 metrów. Kurczę, jakaś mapa. Nie rozumiem, o co tu chodzi też z tą mapą. Dobra, dawaj mi tego dirta. Mamy 10, idziemy stelnąć. Ile tam to kosztowało nas? 35 chyba? Tak, zobaczymy. 35, powiedz, że 35. No i git, za 35 to ja mogę cię kupić oczywiście. Chyba się samo ekwipuje, tak, samo się ekwipuje, bo już mam kamienny kill-off. No i proszę państwa, z kamiennym kill-offem to skaczemy tutaj. No i dirt stone zdecydowanie szybciej nam zlatuje. No i tradycyjnie sprzedajemy. Dobra, to ja sobie tak posprzedaję, tak pochodzę, aż nie kupię sobie przynajmniej. No myślę, że tego plecaka 3,65 będziemy potrzebowali. Oraz tutaj co mamy? Ujujuj, to troszkę nam zajmie. A co to jest? Rabity. O kurczę, to nie na tą gierkę, tak mi się wydaje. Więc idziemy troszkę kopać i słyszymy się za sekundkę. Nie no, troszkę ciężko nam to schodzi, ale tak szczerze, czy nam się chce? 100 robuxów to jest ta cena, 100 robuxów nie jest dużo. Kupujemy sobie diaksowy miecz. Pierwszy raz od dawna wydałem robuxy na jakąś walutę w grze, no i oczywiście, no i teraz to jest to, tego potrzebowałem. Teraz pytanie, ile ten diaks skillow nam zadaje? Mamy tu w ogóle peciki, które sobie na pewno otworzę. Ile nam zadaje? Tu jest nas plecak, okej, nasz killow daje 30 aż, więc jest dobry. Czy ja sobie coś tu lepszego chcę kupić? Czy to jest warte 20? No nie, tak, myślę, że to jest na ten świat już najlepsze, co może być. Tu już nic nie będziemy musieli kupować, oprócz oczywiście naszych jajeczek. Jajeczkę sobie na pewno kupimy, te za 12 tysięcy myślę, że na luzie nas stać, więc kupimy sobie z 3. I co my będziemy mieli w pierwszym? No dobra, najgorsze, ale jest. W drugim mamy, o, słonika, fajny, tego na 13% jeszcze jest git. No nie, niestety, nie dropnie. To 19 tysięcy sobie zachowam.
Oczywiście nasze pety sobie tu ustawimy. Mogę 3, chyba 3 zawsze można. Dobra, plus 3, no i git. Teraz tak, czy na tym świecie nam się opłaca kopać? Teraz już się według mnie nie opłaca. Możemy iść sobie na następny. Pokaż mi z czego forge'a. Zablokowany jeszcze, okej, muszę jakiś świat. Pójdziemy sobie na początku tutaj. Do Frozena też bym poszedł. O, to jest plan. Czy mogę już otworzyć tę skrzyneczkę? 100 bloków, muszę chyba wykopać, jeżeli się nie mylę. No i teraz jak to schodzi? No kurczę, jak to teraz schodzi? Teraz się kopiłem po prostu w dół. Ile kasy dostaniemy? Ile mamy w ogóle ekwipunku? W ogóle jakiś szkielet był? Czy mogę go wykopać? Ile to jest kasy w ogóle? Nie, no teraz to jest od razu lepsza gra. Jak chcecie w to zacząć, polecam mieć jak 100 robuxów. No chyba, że chcecie sobie troszkę minimalnie dłużej pograć. Tylko ten start jest zawsze, wiecie, trochę nudny. Potem jest lepiej. Ale jak chcecie sobie dłużej pograć, no to nie musicie kupować. Aczkolwiek ja wolałem tę stówkę wydać, bo troszkę by to mi długo zajęło. Dobra, tu mam jakieś złoto. O, ile kasy za złoto. Ej, dobra, szukamy, szukamy. Może jakieś diaksy znajdziemy nawet. Oj, tam coś mamy. Chyba znowu złoto, tak? Tak, złocisz. No i dawaj mi te złocisze. Idziemy na dół. Się zastanawiam. Okej, czyli kości też nam coś dadzą. 80 dasz. Dobra, to jest dużo. Ten plecak się szybko nie zapełnia. To jest świetne. Czy mogę jakoś tepnąć niżej? Na przykład drugi jeszcze inny świat. Tak, co ja znalazłem za kopalnię? Wow! Idziemy, zbieramy wszystko po kolei. Wszyściuteńko, dopóki nie będę miał pełnego plecaka. Ile to jest warte wszystko? Jaka kopalnia świetnie mi się znalazła. Idealnie. Żelazo też jest drogim. Czy mamy jakieś tu w ogóle diaksy? Diaksy by się tu nam przydały. Kawalety z diaks warty z 500 na przykład. Ile my tu już będziemy mieć kasiory, jak wrócimy, będziemy bogaci? Ile tu jest rzeczy? Mała przerwa, kopiemy to. Okej, chwilę pokopaliśmy, ale ta kopalnia jest naprawdę zdecydowanie za duża, żeby kopać. Więc myślę, żeby jeszcze niżej zejść, może tam coś znajdziemy świetnego. Może jakieś diaksy nawet, bo tutaj no kurczę, nam trochę schodzi. Naprawdę, uwierzcie, kopałem jakieś 5 minut już i ledwo co wykopałem, więc idziemy jeszcze niżej, może nowa kopalnia się znajdzie, jeszcze lepsza. O, czy to jest złoto? Złoto sobie zawsze wykopiemy. Złoto jest zawsze drogie, pamiętajcie. Chciałbym jakieś diaksy na przykład, czy jakieś kurczę same diaksy, to byłoby świetne. No i czy będzie szczęście, czy znajdę, czy nie, czy będę tak kopał sobie kurczę godzinę i nic. W ogóle gnom, ty to jest widz jakiś? A krokodyl, pozdro, w ogóle krokodyl, pozdro wielkie, to akurat widz, siemano. Kurczę, mówiłem, co odcinek musimy kogoś spotkać, siemano, siemano, napiszemy mu siemano, pozdrawiam oczywiście cię serdecznie. Dobra, sprzedawać, szukać nowych petów czy nie, to jest dobre pytanie. Pytanie też, na którym, ile nas kosztuje nowy świat, to jest też dobre pytanie. Mamy tu na pewno z jakieś 10 koła w plecaku, jak nie jest 20. Czy mi się chce dalej kopać i tak szukać? Nie wiem, czy to jest sens tego. Wiecie co, zapełnię sobie plecak do 2000 i myślę, że możemy wracać. Sprzedać to wszystko, bo no kurczę, troszkę nam to żmudno idzie, a nowy świat może droższe rzeczy, a my tu tracimy czas nasz cenny. Nawet chyba teraz pójdę, bo to nie ma sensu. Mamy 19 tysięcy i uwaga, ile dostanę? 50 tysięcy, no nie, no to jest, kurczę, co? 30 ponad tysięcy. Teraz pytanie, jak mam iść do tego Frozen? Nie rozumiem, nic tu nie jest napisane. Przydałoby się coś takiego, żeby było napisane, kurczę, jak to odblokować. Idziemy jeszcze raz do tego teleportu. Może Golden Chest, w końcu będę mógł, no jest 21 tysięcy. Okej, to jest z Frozen, ale jak odblokować ten świat Frozen? Ja się muszę widzę spytać. Dobra, widz nam daje poradnik, jak odblokować. Mówi, żebyśmy szli tutaj. Na dół skoczyli. Uuu, panie! Dobra! Ktoś już zrobił portal, wystarczy, tak. Tak, jej, gdzie tak nisko? Dobra, mamy Frozen. Ej, my zaraz blokujemy wszystkie światy. Ty, ja nie chcę tego w jeden odcinek przejść. Ej, blokowaliśmy dalej świat, jeszcze dalszy. Co tu się właśnie wydarzyło? Mamy nowy świat. Jajka, nas kosztuje milion. Ej, dobra, tak daleko nie chciałem iść. Przesadziłem. Mega, no dobra, mega, nie otworzymy, bo za drogi. Ale nas, kurczę, widz tu wykierował totalnie, więc pozdro dla niego. Idziemy na pewno na Frozen. Chciałem tu jajka otworzyć, te Frozenowe. Są tu jajka Frozenowe. No, ale sceną to ich chyba pogrzało. Jednego tworzę, ale to max, bo nie stać mnie na takie rzeczy. Iło, legendary, co? Ja tu się muszę pochwalić, ale zresztą widać na czacie, co? Jakie szczęście. Dobra, pokaż mi to w itemsach, ile to zadaje, chłop. Czy to nawet nie wiadomo, plus 26. What the fuck, co jest? Dobra, co mamy tu w sklepie do kupienia? Backpacki nowe, 3800, to jest, oh my god, to teraz wychodzi nasz ten słaby dosyć, wychodzi, że jest. No co, teraz będziemy musieli kopać. I see. Dobra, mamy tu cave i nie, proszę, nie chcę tak nisko spadać. Mamy tu cave, ile dostajemy? Golda mam oczywiście, mam tu jakieś nowe waluty. Czy ja chcę tak nisko spadać? Nie, tam jest giga nisko, no. Tu mogę spać, tu nie jest tak nisko, się tak przynajmniej nie wydawało. Yeah.
Poczekamy sobie chwilkę. O, no siemano, siemano. Siema, di, co mam u ciebie? No kurczę, to jest za jeden. Oj, co my tu mamy? Safir, safir, golden safir, gościu. Gdzie jeszcze nie miałem? O, widzicie, nawet prędzej od widza mam. W 10 minut dało mi się takie rzeczy odblokować, więc jest git. No ale co ja tu właśnie zrobiłem? Co ja właśnie tu zrobiłem? Idziemy to salnąć oczywiście. Nowe pety nam się na pewno przydadzą. Nie tutaj, ja chcę do Surface dziś, a nie. Idziemy sobie na główny świat. Czy ja odblokować? Selniemy to na pewno. Never mind. Mamy jajka nasze. Czy to są nasze jajka? Tak, po prostu mamy na respie wszystkie. Okej, to jest coś takiego, ale no drogie te jajeczka, nie jesteśmy na nie. Musimy sobie troszeczkę dozbierać. No ale te pety też by się przydały troszkę lepsze, no. Czym je stać? Nie no, idziemy pozbierać. Idziemy na ten Frozen świat, bo na tamten to jeszcze, no, troszkę nam brakuje. Bo jak widzimy tu shop taki, to nie chcę patrzeć, jaki tam jest shop. To jest plus 30, plus 42, plus 65. Co to daje to? Blast size, nie rozumiem, co chodzi. 360 w ogóle, ty, patrz to. 140, a to jest speed, a to jakiś blast. Nie rozumiem, na czym to polega. No dobra, ale wiem, że już nasz kilowy jest najgorszy. Biblet hump. Dobra, w międzyczasie mamy Forge'a. No dalej nie my, nie mamy, co? Molten Core, dobra. Gdzie to jest? Aha, to jest jeszcze następny. Naprawdę, jeszcze nie mamy. No ale póki co jedno jajko sobie na pewno otworzymy. Więc let's go, co my tu będziemy mieli? No na pewno nie legendary, nie ma co to w ogóle tak marzyć. No mamy Forge'a, więc nieźle. Ale kurczę, dalej jestem tak ucieszony, że taka rzecz nam dropła. Patrzcie, jak to wygląda. Chociaż czy to ma takie przebitkę? No duża jest przebitka pomiędzy pierwszymi. No ale na pewno jest lepsze, no. Kurczę, nie ma co tu gadać, no. Tu shopu nie ma co patrzeć, bo ty już, chłopie, nic nie sprzedajesz mi. Jakieś syfy co najwyżej, więc do ciebie już nie zajrzymy, chłopie. Idziemy na Frozena, idziemy trochę pokopać, bo miałem pokopać. Kurczę, już tak długo ten odcinek trwa? Się nawet nie wydaje, ledwo co zrobiłem, tak szczerze. Chyba, że po prostu go nie zmontowałem. Oj, 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 proszę, proszę, daj tu doskoczyć. Dobra, czy tu jest jakaś przepaść? Nie ma. Do, no i tu możemy w końcu pokopać, a nie, że za friko kopałem. Mamy tu goldzika naszego, ale chyba zielone jest droższe, tak. Emeraldy mamy. No i tutaj można pokopać. W ogóle zdecydowanie lepiej gra się z pierwszej osoby, tylko przeszkadza mi ten becik cały czas przed okiem. Więc nie wiem, czy to lepiej się gra, czy gorzej. Jak on tam tak przeszkadza, ale co? No Minecraft, Minecraft, trzeba kopać. Szukać itemów, surowców naszych. No i dobra, trochę pokopałem. No i musimy iść sprzedać to oczywiście. Mam 10 tysięcy, masz jakieś 50 chociaż. Co? 300 tysięcy? Nie, naprawdę długo nie kopałem. Ty, te po nas. Samo z siebie. Never mind. Mamy już ten świat, nie mamy oczywiście tego świata. Ej. A, bo na tym to polega, że to resetuje. Ej, ej, to jest świetne. Podoba mi się to już. Ta gra mi się giga podoba, bo jakby to było już tak, wiesz, że sam dół, to byłoby giga nudne. A to jest zaraz otwarcie, patrzcie, ile osób się szykuje, żeby otworzyć. Pewnie, ej, jakieś kozackie nagrody, więc trzeba się też szykować. Tylko szybko, ajajaj, tu i tak nic nie ma lepszego. To musiał być następny świat, który jest zablokowany, więc szybko kopiemy i rozblokujemy. Dobra, patrzcie, ile osób, otwiera się, otworzyło się, let's go, kopiemy się w dół. Wiem, że w dół trzeba teraz kopać. Let's go, szybko w dół, dobra, ja z pierwszej osoby, lepiej mi się zdecydowanie gra. Let's go, let's go, let's go, let's go. Mamy trochę backpack, dobra, nie opłaca się już zbierać tego tych rzeczy. Idziemy na pewno na Frozen, ulepszamy sobie. Ej, to są takie jakby zawody, fajne to, podoba mi się. 30 plecak mamy duży, więc na ten świat nam starczy. Szybciutko, szybciutko na drugi świat i tu już chyba mam pierwszy odblokowany, okej, okay, mamy pierwszy. Ziomki też już odblokowały, widzą. Selamy to na pewno, żeby miejsce zrobić. Co my tu dalej mamy? Chesta nie możemy jeszcze otworzyć, nic tu nie mamy, no to kopiemy dalej, co? Kopiemy. Okej, okay, let's go, tak malutko nam brakuje odblokować następny świat i myślę, że jak blokujemy, kupimy sobie nową rzecz, na tym zakończymy ten odcinek, ale spokojnie, zamierzam od razu, bo mi się gra gigantycznie spodobała i zamierzam od razu nagrywać kolejny odcinek pod rząd, tak jak zresztą zawsze robię w sumie. Mamy świat, okej, okay, czy my już jesteśmy na tym świecie, czy jeszcze muszę kopać w dół? Chyba jeszcze trochę w dół, ale mamy, jest, mamy to. Mamy nasz shopik, pokazujmy, co tu możemy kupić uchu po ciebie. 85 za tanie, 200 za tanie, ale póki co idziemy jeszcze sprzedać, zobaczyć, ile będziemy mieli pieniędzy naszych. Chłop, już się kopię w dół, co? Dobra, mam prawie 400 tysięcy. Co ty, chłopie, mi chcesz tu dać za 400 tysięcy do kopania? Plecak to mi tam średnio obchodzi, póki co. Chociaż pokaż, jaki masz plecak. No kusi 6,5, co? Kusi, kusi. Ale nie, 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 na razie do kopania. Tools, dawaj mi to. Mój ma 30 i 12. Ten ma, ujujujuj, ten za 650 kusi. No ale póki co dajesz mi to. Let's go, kupujemy. Equiped już jest. Plecak sobie możemy w międzyczasie kupić. Ten za 125, na inny nas nie stać. Więc let's go, kupujemy go. No i co? W tym miejscu was pożegnam. Zaraz nagram kolejny odcinek, więc dzięki serdecznie za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i siemano.